Witajcie. Dziś opowiem Wam o roślinie zwanej gwiazdą wodną, czyli o Pogostemonie helferii. Roślina ta pochodzi z Azji. Najczęściej można ją spotkać w Tajlandii, Birmie i Indiach. Porasta brzegi rzek i ich zakola. Nie jest rośliną stricte wodną. W porze deszczowej znajduje się pod wodą i świetnie tam sobie radzi. Z nastaniem pory suchej rośnie całkowicie wynurzona i też pretensji do tego nie wnosi. W celu informacyjnym wrzuciłem tu dwa zrzuty ekranu z filmu Tropiki opowiadającego o naturalnym środowisku tego Pogostemona. Film jest na YouTube, ale nie wiem, czy właściciel kanału dostał na to zgodę od Tropiki, a ja oryginału nie znalazłem. Jeśli ktoś będzie zainteresowany bardziej, to na pewno trafi. Więc jak widzicie, Pogostemon rośnie sobie na kamieniach zarówno nad, jak i pod wodą. W naturalnych warunkach potrafi przybrać dwie barwy, soczyście jasnozieloną i różową. Szczerze powiem, że w tym drugim maskowaniu Pogostemona nie widziałem w akwarium, ale być może są gdzieś zdjęcia i tylko ja źle szukałem. Roślina ta w naturalnych warunkach rośnie w bardzo żyznym podłożu. Niech Was nie zmyli, że rośnie na skałach. Tam też jest podłoże naniesione przez wodę. Tak więc ziemia jest żyzna, z dużą ilością żelaza i związków wapnia, które, jak się domyślam, służą Pogostemonowi do budowy i wzrostu. Pogostemon helferii tworzy rozety liściowe, które wyglądają atrakcyjnie, kiedy nasza roślina rozrasta się na boki. Niestety potrafi też rosnąć bardzo do góry. Wtedy znacznie traci na atrakcyjności. Sposób wzrostu tego Pogostemona zależy od zasobności podłoża i oświetlenia. Szczególnie w przypadku zbyt słabego światła Pogostemon będzie szedł ku górze. Przy dobrym oświetleniu rozrasta się na boki i można z niego zrobić miły dla oka pseudodywanik. Temperatura ma mniejszy na niego wpływ, bo rośnie w przedziale od 23 do 30 stopni Celsjusza. Łatwość jego uprawy można ustawić na obydwu końcach skali trudności upraw roślin akwarystycznych. Z jednej strony polecany jest nawet dla początkujących, a z drugiej strony tkwi w okowach opisów roślina trudna w uprawie, kłopotliwa i krnąbrna. Ile zbiorników, tyle zdań o niej. Więc ja wrzucę swoje kamyczki do tego kamieniowanka. Do uprawy Pogostemona podchodziłem 3 razy. Po raz pierwszy przy zakupie krzaczka, kiedy ta roślina była droższa od filtra, no trochę przesadzam, ale jako nowość była droga, posadziłem go w moim najlepszym zbiorniku i Pogostemon runął jak mury Jerycha. Co dziwne, bez żadnych głośnych dźwięków. Po raz drugi posadziłem go w akwarium na ziemi ogrodowej, przysypanej nic nie wartym, pokruszonym bazaltem. Przy okazji to najgorsze z możliwych podłoży, jakie kiedykolwiek miałem. Więc była ziemia, bazalt, niski poziom wody i dowalone światło. Czyli było wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Dużo światła i żyzne podłoże. Czy Pogostemon postąpił zgodnie z instrukcją, poczuł się idealnie i zaczął rozrastać na boki? Nie, ten drań ruszył do góry, tworząc rozety liści co 5 cm. Gdyby to była jedna rozeta na czubku, to wyglądałby jak palma, ale miał ich koło 3 i wyglądał jak odwrócona choinka, wbita czubkiem w ziemię przez wkurzonego Mikołaja. Przesadzony do innego zbiornika, zakończył żywot zarośnięty przez cwańsze rośliny. Po raz trzeci kolejną sadzonkę umieściłem w moim 240-litrowym zbiorniku. To ta, którą widzicie. Była to jedna sadzonka. O, przepraszam, miałem jeszcze drugą i posadziłem ją w 120. No i co? I przez pół roku Pogostemon udawał, że go nie ma. Niby wszystko mu sprzyjało, a on ani do góry, ani na boki iść nie chciał. Czego mu brakowało do szczęścia? Nie wiem. Ale pewnego dnia zauważyłem, że zaczął rosnąć i, co ciekawe, ruszył w obu akwariach naraz. Czyżby miał to zapisane w genotypie? Nie wiem, ale nie sądzę, żeby był to czysty zbieg okoliczności. Dwa akwaria z różnym oświetleniem. W jednym 0,7, w drugim koło 0,5 W na litr. W jednym nadfiltracja, w drugim filtracja iluzoryczna. Tylko ziemia z lignitem w podłożu w obydwu zbiornikach. W każdym razie zaczął rosnąć. I to prawie tak, jakbym chciał. Może nie do końca położy się po podłożu, ale wypuszcza nowe rośliny w poziomie, a nie w pionie. To, co widzicie na filmie, powstało z tych dwóch sadzonek.
No i kilka powędrowało jeszcze do 375 litrów. Na pytanie, czy to trudna roślina, jest mi więc bardzo trudno odpowiedzieć. Z własnego doświadczenia powiem, że jest kapryśna. Nie powinno się jej ruszać, po posadzeniu niech sobie rośnie, nie dotykać jej, precz z łapami. Ale kiedy zacznie się mnożyć, sadzonki można swobodnie odcinać i przesadzać. Oczywiście wasze spostrzeżenia co do tej rośliny mogą być zgoła inne niż moje. Podzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. Być może wniesie to coś nowego do uprawy tej miłej dla oka i jakże nietypowej w akwarystyce rośliny. Do usłyszenia w kolejnym filmie.